Jeżeli chodzi o kampanię na rzecz sprawiedliwego handlu, to w tej kampanii uczestniczę od samego początku. Z panią Wardzałą nawiązałyśmy kontrakt 2 lata temu. Postanowiłyśmy, że nasza szkoła przystąpi do kampanii właśnie na rzecz sprawiedliwego handlu. Dodatkowo jestem w takim zespole, który inicjuje działania w mieście Jelenia Góra. Wszelkie działania skierowane są właśnie na to, żeby miasto Jelenia Góra przystąpiło do takiej kampanii i było miastem sprawiedliwego handlu. Dodatkowo ostatnio zwrócono się do mnie, żeby na ścianach obok naszej sali gimnastycznej powstał mural, który będzie też taką informacją dla wszystkich, że szkoła bardzo szeroko działa właśnie na rzecz sprawiedliwego handlu. Wyraziłam zgodę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.